Witajcie, witajcie, gwiezdne dzieci. Możecie wszystko zmienić w okamgnieniu, mówi tytuł nowego filmu Wodnika. Kochani, gdybyście wiedzieli, jak łatwo jest zmienić życie, to już byście się więcej nie lękali i wszystkie zmartwienia by zniknęły. Świadomość własnej mocy jest kluczem do każdych drzwi i bramą do wolności. Jedyną przeszkodą w ich realizacji są blokady ustawione przed Waszą świadomością i wydają się one nie do pokonania. One nie są niczym więcej niż iluzją, konstrukcją umysłu i ego przerażonej części Waszej istoty. Ten obszar ma władzę nad Waszymi decyzjami ponieważ ludzie wierzą w strachy bardziej niż w miłość, w moc wewnątrz siebie. To, co da się bardzo łatwo zmienić, to kwestia przeorientowania waszej uwagi ze strachu i zamartwiania się na swoje boskie centrum i intuicję. Przełączcie uwagę i zmieńcie ostrość. Na początku trzeba to czynić bardzo świadomie, przyznając, że zbyt często wasza uwaga szuka życia w zatrutych wodach. Trzeba zrozumieć, że to, dlaczego jednego dnia czujecie się dobrze, a innego źle, zależy wyłącznie od was. To właśnie rozproszona energia tworzy ten brak stałości. Kiedy jesteście skoncentrowani, to nie ma złych dni ani złych nastrojów. Wszystko, co czujecie, zależy od was, ponieważ to, na co jesteście zorientowani, w końcu staje się waszym losem. Od tego zależy, czy jest on świetlisty, boski i czy jest waszym przewodnikiem, czy też w centrum waszego życia znajdują się rzeczywistości oddzielone od Boga. Po prostu widzieć coś, i być zaangażowanym w to, co się dzieje, to dwie różne rzeczy. Oto dlaczego proces stawania się bardziej szczęśliwym, zdrowszym i bardziej świadomym człowiekiem jest stosunkowo łatwy. Po prostu musicie przekierować swoją uwagę. Na początku możecie pomijać obrazy negatywnego świata. Ci, którzy nieustannie widzą niebezpieczeństwo, często nieświadomie służą sile, z którą walczą. A to dlatego, że strach, który sami hodują, prowadzi do paraliżu ich świadomości. Tylko ci, którzy opuszczają strefę działań wojennych, mają czysty obraz i całkowitą perspektywę zdarzeń. Przegląd sytuacji możliwy jest wyłącznie z zewnątrz. Bo wojownik na polu bitwy jest więźniem gry, on potrafi odważnie bronić tego lub tamtego, ale zdrowy dystans do płynących zdarzeń jest rzadko możliwy. Dlatego w tej chwili po prostu musicie regularnie odłączać się od bieżących wydarzeń i stopniowo całkowicie się od nich uwolnić. To, co trudne, zawsze jest wymyślone przez człowieka. A to, co ma boskie pochodzenie, jest zawsze proste. Jednak człowiek od wieków żył w przeciwnym kierunku. Im coś wydaje się trudniejsze, tym bardziej jest to dla niego wiarygodne. Ludzie myślą: Nie muszę się martwić o to, czego nie rozumiem, i dlatego nie widzą, jak łatwo można pokonać trudności tego świata. Akceptacja bezsilności pozwala ludziom nadal podejmować nietrafne decyzje w pozornym świecie. Ale życie jest inne. Kolejna wymówka dla zachowania uzasadnienia statusu ofiary, unikanie transformacji, wymówka, aby kontynuować sen w nieświadomości niegodnej człowieka. I w ten sposób koło karmy kręci się dalej. Jednak długi czas snu dobiegł końca. Coraz więcej ludzi doświadcza samopoznania. Ten proces ma ogromny wymiar dla jednostki ludzkiej i niewyobrażalną siłę wybuchową dla świata budowanego na piasku. Dzisiaj coraz więcej ludzi uświadamia sobie swoją moc, Nagle coraz większej ilości ludzi łatwo jest nazwać zło, rozpoznać winnych i odseparować ich od tego obszaru kreacji. Możecie zmienić wszystko w jednym krótkim momencie, jeśli porzucicie swoje lęki wobec waszej mocy i wobec waszego światła. W tym tkwi esencja wszystkich wysiłków. Zmieńcie skupienie swojej uwagi ze strachu na miłość, w ten sposób zmienicie świat na lepszy, nie ma innej drogi. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.